Dzień dobry. Proszę Państwa, my będziemy mówili po polsku, PKO Bank Polski. Aczkolwiek przedstawiając się Państwu, no nie można chyba powiedzieć, że jesteśmy startupem. Czy jesteśmy, Kuba, startupem? Ja uważam, że jesteśmy startupem. Postulatach działalności powstaje z nas mały startup i chcemy dzisiaj zachęcić Państwa do współpracy przy powstawaniu tego startupu. Piotr Helbich jest szefem startupu, na nasz język product ownerem, a ja mu pomagam od strony technologicznej. Ale zaczynając, proszę Państwa, dynamicznie od tego, co chcemy Państwu przekazać. Dlaczego jest warto w naszym startupie brać udział? My jako PKO Bank Polski jesteśmy bankiem, no pewnie Państwo się tego spodziewaliście, największym w Polsce, ale jednocześnie z największą ilością zdigitalizowanych klientów. Czyli jeżeli Państwo macie produkty w swoich aplikacjach mobilnych, czy w swoich rozwiązaniach www, to tutaj jest napisane, mamy 9,5 miliona klientów detalicznych, mamy nawet 28-tysięczną armię pracowników, na których Państwo możecie swoje produkty testować. Oczywiście, jeżeli chodzi o udział rynkowy, też jesteśmy największym na dzień dzisiejszy bankiem. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale aplikacja ICO, czyli aplikacja mobilna banku PKO, wygrała nagrodę na najlepszą aplikację bankową na świecie. To zestawienie było robione przez Retail Banker International, takie czasopismo branżowe finansowe, i polegało na tym, że to czasopismo zbadało w 100 krajach największe banki oraz aplikacje bankowe, które nie mają, ale tylko i wyłącznie w zakresie ocen klientów. Czyli w naszym przypadku mniej więcej około 150 tysięcy klientów oceniło nas w storach odpowiednich, i ze względu na to, jak wysoko one zostały ocenione, ta aplikacja bankowa nasza wygrała. Powiem szczerze, że nas ta nagroda zaskoczyła, ale jednocześnie nie spodziewaliśmy się i nikt nas nie uprzedzał, ani nie przychodził z jakimś sponsoringiem tej nagrody, ale bardzo miło oczywiście, dlatego że ona przychodzi od klientów. Ten slajd chciałem Państwa uwagę bardzo mocno skoncentrować z perspektywy właśnie startupu i współpracy z bankiem. Proszę zobaczyć, na przestrzeni 2011-2017 ilość transakcji w oddziałach spadła o 42%, ilość transakcji w bankomatach spadła o 37%, natomiast transakcje internetowe i mobilne 163% do góry, transakcje kartami prawie czterokrotnie wzrosły, to są też transakcje elektroniczne. Ale po prawej stronie, proszę zobaczyć, co się dzieje. Odpaliliśmy ICO aplikację mobilną w 2013 roku. Mamy teraz rozpoczęty 2018 rok. I jak widać, ten przyrost jest, no bym powiedział, nawet nie wiem, czy on jest logarytmiczny, dawno miałem matematykę, więc ciężko powiedzieć, ale naprawdę klienci głosują rękami na nasze rozwiązania i tylko tutaj koledzy z IT muszą pilnować, żeby serwery się nie przegrzały i żeby to wszystko działało. Także fantastyczna reakcja klientów. I w tym kontekście, jeżeli Państwo macie swoje rozwiązania, macie coś, co można użyć w takim doświadczeniu mobilnym klienta, cokolwiek, w backendzie, frontendzie, czy również w rozwiązaniach na PC-ty, na strony www, również ten slajd pokazuje, że nasi klienci są gotowi na te rozwiązania, na te testy. To, co na początku powiedzieliśmy, my z perspektywy takiej strukturalnej i organizacyjnej, trochę dzisiaj było o tym mowy na kilku scenach, mamy również taką samą świadomość, że musimy się jako bank zmienić, aby Państwa być w stanie zaprosić do współpracy i, że tak wyrażę, Państwa nie przygnieść. Tak? Chcemy traktować startupy w naszej cyfrowej transformacji jako naszych klientów, czyli poprzez tą formację, o której wspomniałem na początku, open bankingową, która jest jedną z pierwszych z trzech formacji, która jest odpalona pilotażowa, my traktujemy startupy jako naszych klientów, czyli będziemy Państwa zapraszać, o czym za chwilę Kuba więcej powie, do tego, żebyście z nami współtworzyli nasze rozwiązania i ofertę dla klientów. Będziemy się też samooceniać na tej drodze, tak? Będziemy patrzyli i byli bardzo uwrażliwieni na szybkość reakcji na te zmieniające się preferencje, czyli jeżeli Państwo jako startupy, jako firmy będziecie przychodzić i mówić, nie programujemy w języku X już, bo to jest nierynkowe, programujemy w języku Y, my chcemy tego słuchać, my chcemy z Państwem w stylu Agile, Scrumowym pracować i tego typu głos słuchać, podobnie oczywiście z konsumentami, czyli szybkie i
iteracje rozwiązań, albo naszych, albo wypracowanych z państwem, na bazie państwa propozycji i sprawdzanie z klientami nieustanne, czy takie rozwiązania odpowiadają. Chcemy przechodzić we wszystkich procesach naszych na rozwiązania cyfrowe i jak najwięcej tego wdrażać, no i oczywiście mierzyć ten sukces w taki sposób, że czym więcej klientów będzie z tego korzystać, czyli realne użycie tych rozwiązań, jak również ocena, tak jak mówiłem wcześniej, to będzie miara naszego sukcesu, którą sobie stawiamy wewnętrznie w organizacji. Tutaj taka mała dygresja. Do tej pory PKO, proszę sobie wyobrazić, że było takim Boeingiem, który miał powiedzmy gdzieś tam tablicę odlotów, przylotów, startował, dolatywał zawsze na czas, przewoził bardzo dużo bagażu i był taki powiedzmy tankowiec czy taki jumbo jet. Obecnie po prawej stronie wchodzimy w cyfrową transformację. Powiedziałem o tym agile'u, o tych pierwszych formacjach pilotażowych, w tym open banking, o którym dziś mówimy. I tutaj proszę sobie wyobrazić, że będziemy się dzielili w banku na takie po prostu na taką eskadrę samolotów, które będą latać dużo zwinniej i dużo efektywniej będą do tego rynku wychodzić. Jeszcze raz powtórzę, zarówno z perspektywy państwa firm, czyli startupów, jak również naszych klientów. I krótko przechodzimy teraz do tej otwartej bankowości, bo to jest takie pojęcie bardzo enigmatyczne i słyszymy te hasła PSD2, otwarta bankowość, co to w ogóle wszystko jest. Więc wraz z wejściem PSD2 w świecie bankowym, de facto wymuszonym też pewnymi zmianami prawnymi, wypracowywane są standardy. Mamy taki standard w Polish API w Polsce w zakresie premium, ale tym, do czego my dążymy, do takiego pełnego skonsumowania tego, co otwarta bankowość daje, to jest, tak jak właśnie wspominam, pełne otwarcie bankowości nie tylko na klienta detalicznego, rozwiązania dla klientów korporacyjnych czy MŚP, pełen dostęp do naszych rachunków i monetyzacja tego zarówno po stronie startupów, jak i banku. I taki przykład, proszę Państwa. Nie wiem, kto z Państwa słyszał wcześniej o PSD2, o open bankingu. Może siedzą tutaj sami specjaliści, ale dam Państwu przykład. Od momentu wejścia w życie PSD2 i open bankingu coś takiego będzie możliwe. Co my tutaj widzimy w tym czerwonym kółku? Logujecie się Państwo do swojej bankowości internetowej i dzisiaj oglądacie stan konta w danym konkretnym banku, w którym Państwo się logujecie. To, co open banking i PSD2 daje, to jak widać, widzę swoje środki, ale poniżej środki również w mBanku i w banku Inteligo, czyli trzy banki zsumowane z perspektywy jednego user interface, jednego doświadczenia klienta. Jest to ta właśnie otwarta bankowość, gdzie z perspektywy klienta on będzie w jednym miejscu widział swoje wszystkie finanse i będzie miał do tej informacji dostęp. I drugi przykład, też taki bardzo prosty. Klient, proszę Państwa, loguje się w swoim banku, bank B, podaje tam hasło, uwierzytelnienie i tak dalej. Potem poprzez API, czyli o tej platformie, o której my dzisiaj mówimy, inicjuje przelew z innego banku, z PKO na przykładowo, i ten bank z PKO, uwaga, idzie do jeszcze innego banku. Czyli innymi słowy, loguje się przykładowo w mBanku i inicjuje z mBanku przelew z PKO do BZWBK. To, co teraz powiedziałem, to nie jest jakiś plan, koncepcja, czy też jakaś taka, bym powiedział, mglista przyszłość. To są twarde, realne zasady, które wchodzą wraz z wejściem w życie przepisów PSD2. I teraz przekazuję głos Kubie. Tak, to jest najtrudniejszy slajd, który dzisiaj mamy dla Państwa, więc 3 minuty dla reporterów, może 3 sekundy. Jeżeli ktoś chce sobie sfotografować, jak my postrzegamy PSD2, gdzie jest PSD2, gdzie są usługi premium oparte na zakresie PSD2, a gdzie jest otwarta bankowość, to dużo rzeczy jest na tym slajdzie. Natomiast jedną rzecz chciałbym wyjaśnić i tutaj trochę sprostować mojego szanownego kolegę. To nie jest tak, że w ramach PSD2 klienci w bankowości elektronicznej banku A będą widzieli pełen zakres finansów swoich z banku B. W ramach dyrektywa PSD2 daje możliwość dostępu do rachunków płatniczych, czyli poza zakresem pozostają hipoteki, inwestycje, nawet lokaty. Tak? Tego nie obejmuje dyrektywa PSD2, a my chcemy to objąć naszą otwartą bankowością. Chcemy poszerzyć zakres produktowy, do którego można mieć dostęp przez nasze otwarte API, o inne produkty bankowe, inne usługi bankowe, czy wręcz usługi niebankowe. I co proponujemy? Proponujemy startupom
wejście do naszego programu akceleracyjnego, w którym startupy będą mogły wypracować razem z nami wartość dla swoich klientów, a co za tym idzie dla naszych klientów. To, co dajemy, to dajemy platformę otwartych usług, na której już w tej chwili mamy pierwsze usługi udostępnione dla firm z programu akceleracyjnego. To są typowe usługi bankowe, czyli płatności, mamy tam historię konta, informacje o koncie, dodatkowo dajemy możliwość potwierdzania tożsamości cyfrowej za pomocą usług. Mamy też takie proste informacyjne usługi jak geolokalizacja naszych placówek, jeżeli komuś jest potrzebna, czy kurs walut. To jest coś, co już w tym momencie mamy dla naszych partnerów, którzy będą pracować z nami w ramach programu akceleracyjnego, ale mamy też dostęp, dzięki temu, że jesteśmy dużym bankiem i współpracujemy z wieloma instytucjami w Polsce, również administracją publiczną, mamy dostęp do e-administracji, e-urzędów, mamy dostęp do usług miejskich i chcemy pomagać w ramach tego programu również korzystać z tych usług. Jeżeli ktoś ma pomysł, jak w swoim procesie, nie wiem, zakupu nieruchomości, wykorzystać usługę bankową, my jesteśmy chętni do tego, żeby o tym porozmawiać. To, co jeszcze dajemy, to dajemy środowisko sandbox, w którym w środowisku chmurowym startupy mogą zainstalować swoje zabawki, potestować je z naszymi usługami, wypracować je, my współpracując ze startupami, współpracujemy już od ponad półtora roku w ramach programu akceleracyjnego, wypracowujemy wspólnie rozwiązanie, które koniec końców jest przygotowane dla naszych klientów. Deweloperzy, to jest z kolei chyba najszpetniejszy slajd w dzisiejszej prezentacji, a na pewno najszpetniejszy screenshot. To jest strona zrobiona przez deweloperów dla deweloperów. To, co dajemy? Dajemy możliwość przyjaznego onboardingu startupu. Na razie w ramach programu akceleracyjnego, ale to wszystko, my też się akcelerujemy i będziemy później nasz produkt już w fazie takiej dojrzałej udostępniać publicznie. Dajemy oczywiście przypadki użycia naszego API, dajemy definicję tego API, dokumentację pełną, dajemy możliwość uwierzytelnienia na różne sposoby. Mamy tę naszą platformę dość otwartą, jeśli chodzi o standardy. Chcemy dać możliwość rozliczania użytkowania API. Dopuszczamy możliwość opłacenia na portalu deweloperskim wykorzystania API, jeżeli uznamy, że będziemy pobierać opłaty za jakąś usługę on the go. No i oczywiście chcemy stworzyć społeczność wokół naszej otwartej bankowości. Mamy na platformie forum, na którym będziemy chcieli dyskutować w tej fazie już takiej publicznej, otwartej ze wszystkimi użytkownikami naszego API. Tak jak mówiłem, współpracujemy już od dłuższego czasu ze startupami. W jeden zainwestowaliśmy, z innymi podpisaliśmy umowy komercyjne. Z takich ciekawostek to może powiem tylko dwie rzeczy. Jedna, może trzy. Pierwsze, Zencard, to jest nasza inwestycja. Zencard jest w tym momencie spółką w grupie. Dzięki współpracy z bankiem bardzo szybko zwiększa bazę swoich klientów i dociera do naszych partnerów, do naszych klientów instytucjonalnych, żeby znaleźć się na terminalach w sklepach. Zencard to jest firma, która świadczy usługi programów lojalnościowych oparte o kartę płatniczą. Drugi przypadek, New Delta, to jest startup, który wszedł do naszego programu akceleracyjnego w zeszłym roku. W tej chwili do ich rozwiązania
ma dostęp, ich rozwiązanie jest, może być obecne w 2,5 milionach aplikacji mobilnych na telefonach w Polsce. To jest od zeszłego roku, kiedy pracowaliśmy z nimi nad pomysłem, do teraz zrobiliśmy gigantyczny postęp, 2,5 miliona aplikacji. Klientów PKO. Klientów PKO. Dzisiaj mówimy o otwartej bankowości, o Open API. Pierwszy startup w ramach naszego programu akceleracyjnego jest już podłączony do naszego API. Testuje się z naszym środowiskiem, które jest przygotowywane pod otwarcie w ramach dyrektywy PSD2. Czekamy na następnych, którzy będą chcieli się zintegrować i wzbogacić też nasze doświadczenie o swoje doświadczenia. Ja tylko dopowiem tutaj to, co Kuba powiedział. Ten slajd, proszę Państwa, Państwu chcę przekazać taką wiadomość. My nie mówimy o koncepcjach, nie mówimy o tym, że coś zrobimy albo że coś planujemy. To są realne partnerstwa startupowe, które od kilku, dwóch mniej więcej, półtora roku, tak jak Kuba powiedział, się wydarzyły, przeszły przez naszą akcelerację, zostały ocenione na szybkiej ścieżce i co teraz dzisiaj ogłaszamy, w tym ta platforma API, to jest po prostu wrzucenie też kolejnego biegu. Także zapraszamy do współpracy. Jeżeli mają też Państwo... Też czas dla fotoreporterów. Tak, wszystkie dane. Kontakty pkobp.pl, łamane przez fintech, to jest strona naszego programu akceleracyjnego. Numer telefonu jest stacjonarny. Można zadzwonić. Można wysłać maila. Ktoś odbierze. A tak naprawdę nawołujemy do dzielenia się swoimi pomysłami. Jeżeli mają Państwo pomysły związane z bankowością, chcą Państwo wykorzystać usługi bankowe, albo może chcą Państwo znaleźć się jako usługodawca na naszej platformie otwartych usług w ramach rozszerzenia naszej oferty, myślę, że wszystkie przypadki są dozwolone. Będziemy oceniać każdy pomysł, każdą firmę. Zapraszamy do współpracy. I tutaj, proszę Państwa, dla tych, którzy robili zdjęcia, są przykładowe tematy. My dostajemy takie pytania też z mediów, no to jakie składacie zamówienie na rynku? Co chcecie? Co byście chcieli mieć u siebie na pokładzie? To są tylko przykłady. Do nas przychodzą startupy, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z bankowością, ale po wspólnym spojrzeniu na temat, razem z tym startupem patrzymy, że coś z tego fajnego można zrobić i naprawdę te przykłady, które Państwo widzieliście wcześniej, zaczynały się bardzo niewinnie, a tak jak Kuba powiedział, kończyły się na aplikacjach 2,5 miliona klientów. 2,5 miliona telefonów. Także rynek docelowy całkiem niezły. To jest na ten moment. Dziękujemy bardzo Państwu. Jeszcze dopowiem jedno, jeżeli ktoś uważa, że jego pomysł nie wypali, ale jest fajny technologicznie, to też zapraszamy do współpracy na innych warunkach. Na naszym stoisku mamy dziewczyny od rekrutacji. Zapraszamy też wszystkich deweloperów, wszystkich analityków, którzy chcieliby popracować nad tym, co dzisiaj pokazywaliśmy. Mamy bardzo dużo otwartych stanowisk. Okay. Serdecznie dziękujemy. Perfect timing.